No hej, witajcie na kanale AVDPR, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku przystąpimy do standardowej, proceduralnej naprawy, wymiany wahaczy podpór amortyzatora w Tesli Model S. Zresztą jest to usterka, którą Tesla Model S z tych roczników współdzieli z Tesla Model X. Także oglądajcie. Przy okazji chciałem nadmienić, że ten odcinek kręcimy przy współpracy z naszym partnerem, firmą Febi Bilstein, która jest jednym z dostawców, w zasadzie głównym dostawcą zawieszeń do tego typu samochodów dla naszej grupy EV Repair. Oczywiście jak to Żenia ma w zwyczaju, troszeczkę się pośpieszył, bo mieliśmy też do wymiany końcówkę drążka. Tutaj mamy też końcówkę drążka świeżutką wymienioną, także Wiktoria możesz pokazać. Też zresztą z Febi. Przy okazji do wymiany są obydwa wahacze podporu amortyzatora. Luzy zostały wykryte przez Żenię tutaj na sfożniach, czyli na tych sfożniach, na których opiera się ten wahacz na zwrotnicy i tutaj na tych tulejach pływających. W obydwu stronach usterki były bardzo podobne. Z tej strony był tylko luz na sfożniu. Niestety Żenia, jak go poprosiłem, żeby poczekał, to nie poczekał i wszystko już rozkręcił, więc teraz tak naprawdę Wiktoria Wam nakręci tylko proces samej wymiany. Na szczęście tutaj, ja popatrzę tylko tak, na szczęście tutaj już kiedyś zawieszenie było robione, prawdopodobnie jeszcze w Tesli, na gwarancji. Jak widzicie, śruby zostały już odwrócone. Nie wiem, czy pamiętacie, w tych starszych Teslach i w zasadzie we wszystkich Teslach do tam 21 roku te śruby były w ten sposób montowane, odwrotnie. Dla tych, którzy nie oglądali naszych wcześniejszych materiałów, to tylko dodam, że te śruby kiedyś były montowane w ten sposób i aby ściągnąć ten element zawieszenia, oryginalnie w manualu było napisane, że trzeba zdjąć baterię, natomiast oczywiście warsztaty, czy łącznie z nami, radziły sobie w ten sposób, że wysuwały tą śrubę, przecinały tutaj, a później z tej strony wychodziła całość. A później oczywiście wstawialiśmy w tą stronę. Kolejna rzecz, która się zmieniła chyba bodajże od roku czasu, jest taka, że Tesla też zmieniła śruby, które dostarcza. I podkładka regulacyjna mimośrodowa, która oryginalnie jest w tej starszego typu śrubie, nie będzie pasowała do tej nowszej. Dlatego teraz, jeżeli wymieniamy na oryginalnych śrubach, musimy kupić cały taki komplet. Bo sama nakrętka, oczywiście, jeżeli ktoś lubi wykorzystywać nakrętki, które były tutaj wcześniej stosowane, jest jak najbardziej ok. Gwint jest tożsamy. Natomiast podkładka mimośrodowa, przypominam, jest inna, dlatego musimy kupować taki komplet. Oczywiście zachęcam też do kupienia tego u nas w sklepie evrepair.pl. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć przy okazji tego materiału, który teraz dla Was przygotowujemy, jest taka, że to zawieszenie, ono ma tendencję do psucia się, do zużywania, może to jest takie lepsze słowo, głównie w dwóch miejscach. Także tutaj mamy pełną tuleję. Jak widzicie, pełną tuleję gumową, ona raczej bardzo rzadko się psuje. To już naprawdę w starych samochodach z dosyć dużym przebiegiem. Natomiast dosyć często, w zasadzie najczęściej zdarzają się problemy tutaj na sfożniu. Ten sfożeń dostaje luz i po prostu zaczyna nam stukać. Wyczuwalny jest wtedy luz. Jeżeli kopiemy w oponę dół, wyczuwamy taki luz. Albo ewentualnie tutaj właśnie na tej tulei ruchomej. To jest sytuacja bardzo tożsama do tego, co ostatnio Wam opisywaliśmy przy filmie z naszego warsztatu partnerskiego w Danii, gdzie taką podobną tuleję chłopaki wymieniają w tylnej zwrotnicy i dzięki nim my też taką technologię teraz stosujemy. Pozostaje mi tylko jeszcze dopowiedzieć, tego nie będziemy dzisiaj robić, szczęśliwym trafem klientowi się akurat jakoś tak udało, że te wahacze, które nazywamy bananami, ja zresztą zaraz przyniosę też, żeby Wam pokazać, to jest ten wahacz dolny, przedni, on znajduje się w tym miejscu. Też opiera się po jednej stronie na zwrotnicy, po drugiej stronie o wózek zawieszenia. I ten wahacz z kolei ma, jak widzicie, tuleję wycinaną, wyciętą. Tak? Czyli ona ma takie wcięcia po bokach. Czyli ona jest trochę bardziej jakby elastyczna. I to powoduje, ta różnica pomiędzy tą, a tą, którą tutaj widzicie, powoduje, że ta się szybciej zużywa. I bardzo szybko pojawiają się pęknięcia tutaj przy mocowaniu gum do obręczy stalowej. A i w okolicach, to oczywiście znowu, to nie jest jakiś, jakiś wyznacznik, ale w okolicach nawet 10 czy 20 tysięcy kilometrów takie pęknięcia się pojawiają. Przy dłuższym czasie to po prostu nam się to urywa. I tutaj z kolei to są bardzo częste usterki, jeżeli chodzi o ten wahacz nazywany przez nas bananem. Na sfożniu akurat te usterki występują troszeczkę rzadziej. W tej sytuacji ja oddaję już pracę w ręce Żeni. Trochę mi żal i trochę mi smutno, że już nie ja się tym zajmuję, no ale od tego mamy chłopaków, którzy są specjalistami w dziedzinie mechaniki, już dużo lepszymi ode mnie. Także Żenia, czyń honory, nie zapominaj o kluczu dynamometrycznym.
To krótki materiał, de facto bardzo mocno powtórzeniowy w zakresie tego, jeżeli chodzi o zawieszenia w Tesli Model S. Chodziło o to, żeby pokazać potencjał wynikający z naszej współpracy z firmą Febi, a dodatkowo, żeby Wam przypomnieć, jak się wymienia przednie elementy zawieszenia w Tesli Model S. Dodatkowo przypominam i nadmieniam, że takie rzeczy należy sprawdzać w tych samochodach, szczególnie tych takich legacy, czyli mówię tu o rocznikach 2012, 2014 i troszeczkę starszych, w zasadzie najlepiej co pół roku. Czyli przy każdej zmianie opon ze względu na sezon dobrze jest przynajmniej sprawdzić zawieszenie. Niestety te samochody mają swoją specyfikę, potrafią się odpłacić przede wszystkim darmowym ładowaniem. Dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było.